Na pewno cieszymy się, bo ciągle nam przychodzi borykać się w tych ostatnich meczach z zespołami, które są bardzo zdeterminowane i wydawało się dzisiaj, że szczególnie po strzeleniu bramki, że będzie to łatwiejszy mecz, ale z przeciwnika, który przegrał 3 ostatnie spotkania, zmienił trenera, zeszło ciśnienie, bo nie mieli nic do stracenia, w związku z tym próbowali nam zrobić krzywdę, jak się to mówi. To tym bardziej jest jakby duża sprawa dla zespołu, który potrafi, bo jesteśmy zdecydowanie nastawieni na grę ofensywną, ale musimy umieć też się wybronić. Jak kolejny mecz gramy na zero, to tylko się musimy z tego cieszyć. Kończymy ten rok na miejscu 6, barażowym. Czy trener taki scenariusz na początku tego sezonu przewidywał? To znaczy, że zawsze gramy o jak najwyższe cele, natomiast musimy też znać swoje miejsce w szeregu i pokora w tym zawodzie jest kluczem do osiągania kolejnych sukcesów i to dzisiaj możemy pogratulować zespołowi, że jest na 6 miejscu, a co było wcześniej? Wcześniej chcieliśmy się dobrze przygotować, po pandemii wiemy, że nie graliśmy na wiosnę, nie wiedzieliśmy na co stać ten zespół, ale ja zawsze wierzyłem w tych zawodników, że są w stanie zrobić coś więcej. No, myślę, że jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia. No i teraz mamy przerwę, miesiąc przerwy, urlopy, gdzie będziemy pracować, wypełniać zadania indywidualne. Spotkamy się na początku stycznia. Mam nadzieję, że uda nam się ten zespół jeszcze dopracować, czyli mówimy tu o jakichś być może wzmocnieniach, o jakichś uzupełnieniach niektórych pozycji, gdzie jesteśmy być może jeszcze zbyt słabi. To są momenty, które zdecydowanie nas jakby napędzają do czegoś więcej. Zobaczymy, jak to się będzie układać później.